Was na moim kanale, mój pierwszy film goleniowy, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi wszelkie błędy czy niedociągnięcia, które mogą się tutaj zdarzyć. No, kanał poświęcony będzie przede wszystkim tradycyjnemu goleniu, czyli goleniu z wykorzystaniem pędzla, mydła, kremu do golenia, jak również maszynek na żyletki. Choć powiem Wam, że nie zamykam się też na inne formy goleniowe i takowe też możecie na tym kanale zobaczyć. A czym golimy się dzisiaj? No, najpierw na początek przedstawię Wam mydełko do golenia. Mydełko do golenia być może znanej Wam firmy Razorock. Jest to włoska firma. No, nazwa, jak widzicie, dość kontrowersyjna i przewrotna, choć jeśli przeliterujecie dokładnie, to zobaczycie, że nieco różni się od tego międzynarodowego słowa przyjaźni, które wszyscy znamy. Ja może tej nazwy nie wypowiem na głos, bo nie wiem, jak zareagowałby YouTube. Być może obraziłby się na mnie. Jeżeli chodzi o żyletki takie, które znam, których używam, Gillette Wilkinson Sword Saloon Pack. Jak widzicie, tutaj pakowane 10 plus 1, a więc w takim opakowaniu otrzymujecie ich 11. A maszynka taka, którą odkurzyłem tak naprawdę na potrzeby tego filmu, jest to maszynka Feder Popular, taka budżetowa maszynka, w naszym kraju kosztuje dużo poniżej 100 zł. Producent znany, maszynka wykonana jednak dość budżetowo, jak wspominałem, bo jak widzicie, rączka wykonana jest z plastiku. Maszynka w systemie twist to open, czyli tak zwany butterfly, motylek. Wystarczy tutaj przekręcić i ramionka się otwierają. A później zakręcamy i mamy już maszynkę gotową do golenia. Fajna maszynka, dość łagodna. Możecie więc eksperymentować tutaj z ostrzejszymi żyletkami. Świetnie współgra oczywiście z żyletkami Fede, ale to nie jest dziwne, ponieważ jest to ten sam producent. A co po goleniu? Po goleniu, moi drodzy, taki oto aftershave, który, jak przekonuje producent, może być też wykorzystywany jako balsam do twarzy, do codziennego użytku. Aftershave firmy Pacific Shaving Company, caffeinated. Caffeinated, czyli z taką nutą, domieszką kawy. No, nie miejcie złudzeń, nie pobudzi Was tak jak gorąca kawa z samego rana, kubek gorącej kawy rano. No, ale muszę Wam powiedzieć, że fajnie pachnie, jest dość wydajny, dodatkowo dość taki gęsty, więc fajnie natłuszcza naszą skórę. Polecam. Ciężko ją znaleźć w naszych polskich drogeriach, ale bez problemu można kupić w internecie. No, a po nim taki vintage'owy aftershave, ponieważ jestem fanem takich vintage'owych zapachów, vintage'owych aftershave'ów, więc dzisiaj czeska Alpa 378. Fajny zapach, choć muszę się Wam przyznać, że mój nos nie jest na tyle wrażliwy, żebym był w stanie rozpoznać każdy składnik mydła, kremu do golenia czy aftershave'a. No niemniej jednak lubię ten zapach taki odświeżający, przypominający bruta, taki ogórkowy. Fajny, myślę, że na każdą porę roku, nie tylko na miesiące cieplejsze. Dobrze, zatem zestaw już mamy. Ja już w swojej maszynce mam żyletkę Gillette Wilkinson Sword. Jedna uwaga odnośnie tej maszynki, przepraszam, musicie uważać, ponieważ żyletka jest tutaj dość wyraźnie wyeksponowana na krawędziach. Niektórzy to lubią, niektórzy są tego przeciwnikami. W każdym bądź razie uprzedzam, żeby nie łapać w ten sposób i nie przesuwać szybko palcami, ponieważ można się po prostu zaciąć. Dobrze, to pozwólcie, że opłuczę teraz swoją twarz gorącą wodą i wracam zaraz do Was. Zaczniemy wyrabiać pianę. Ok, jestem gotowy. Twarz zwilżona wodą. Wytrę tylko ręce, żeby nie ślizgały się po rączce maszynki. W porządku. Słuchajcie, przystępujemy do wyrabiania piany. Jeżeli chodzi o syntetyczny pędzel, to oczywiście nie wymaga on tyle uwagi, co pędzle choćby ze Szczeciny Dzika czy z Borsuka, ale no, ja nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o pędzle, nie jestem też ekspertem, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie. Tak naprawdę jest to dla mnie hobby, po prostu taka możliwość znalezienia chwili dla siebie wieczorami po całym dniu pełnym obowiązków i na szczęście domownicy mi to ułatwiają. Dobrze, wyrabiamy pianę.
Muszę się Wam przyznać, że mam tendencję często do dawania zbyt dużej ilości wody na pędzel, co kończy się najczęściej tym, że takie mydełko fruwa po całej łazience, ląduje też na mojej koszulce i generalnie robi się wtedy niezłe zamieszanie. No mam nadzieję, że na potrzeby tego filmu jednak opanuję te swoje talenty i zrobimy to w nieco bardziej profesjonalny sposób, ekspercki można powiedzieć. Dobrze, nakładamy w takim razie pianę. Trochę tej wody jest, więc będę to robił w sposób taki bardziej kulturalny, żebyście na pierwszym filmie nie oglądali moich możliwości, jeśli chodzi o robienie bałaganu w łazience. Zatem pianę już właściwie wyrobioną mamy. W porządku, możemy przystępować do pierwszego przejścia. Dzisiaj w miarę kulturalnie udało mi się ją wyrobić. Maszynka, tak jak wspominałem, dość łagodna. Dla wszystkich z Was, którzy nigdy nie próbowali tradycyjnego golenia, taka rada, pamiętajcie, żeby nie dociskać maszynki do skóry, dlatego że dociskając ją możecie sobie w najlepszym wypadku spowodować podrażnienia na skórze, w najgorszym po prostu się zatniecie. Zatem robimy to po dżentelmeńsku, spokojnie, delikatnie, niech ta maszynka wykonuje całą pracę. My jej w tym tylko pomagamy. Jeśli chodzi o pierwsze przejście, w moim wypadku najczęściej jest mało efektywne. Generalnie potrzebne jest zawsze przejście numer 2. Jeśli chodzi o przejście numer 3, rzadko je stosuję. Może też ze względu na brak czasu. W każdym bądź razie przy przejściu numer 2 idę pod włos, czyli troszkę inaczej niż nakazują reguły tradycyjnego golenia. Mówi się o tym, że drugie przejście powinno być najpierw poprzek twarzy, a później przy trzecim idziemy pod włos. No ale muszę Wam powiedzieć, że przy moim zaroście dość efektywne golenie, właściwie takie zbliżone temu popularnemu BBS, czyli takiej gładkości jak pupa niemowlaka, uzyskuje tak naprawdę przy tym drugim przejściu właśnie goląc się pod włos. Zatem taką formułę przyjmiemy też na potrzeby tego filmu. Jak widzicie, jest tak zwany feedback, czyli słychać, jak maszynka usuwa zarost. U mnie takim najbardziej wrażliwym miejscem na twarzy jest szyja. Dlatego do tej szyi muszę przykładać szczególne znaczenie, golić się tam w dość taki, powiedzmy, opanowany sposób, żeby tych podrażnień i ewentualnych zacięć było jak najmniej. No, myślę, że taką maszynką jak ten Feather Popular, ciężko jest się porządnie zaciąć, bo jednak jest to, tak jak wspominałem, maszynka z gatunku tych delikatniejszych. Pierwsze przejście właściwie mamy za nami. Jak widzicie, mam tutaj bródkę, nie wyjaśniłem tego faktu. Jest to tak zwane goatee, jak to się mówi w Ameryce. No, przyłączam się tym samym do międzynarodowej akcji, która ma miejsce rok rocznie w listopadzie, czyli No Shave November, a więc listopad bez golenia. Chodzi tutaj o profilaktykę nowotworową, taką zbudowanie takiej świadomości faktu, że trzeba o swoje zdrowie dbać. I trzeba się badać również w kontekście tej choroby, więc pomyślałem, że przyłączę się do innych wet tuberów, czyli tych osób, które kręcą filmy o tradycyjnym goleniu i które zapuszczają zarost właśnie w związku z No Shave November. Pewnie zgolę tę bródkę i pewnie zrobię to przed kamerą, ale listopad jeszcze trwa, więc niech z nami pozostanie. Dobrze, czyli pierwsze przejście mamy z głowy. Jak widzicie, jest jeszcze sporo
sporo zarostu, który wypadałoby usunąć. Dlatego też wyrabiamy pianę po raz drugi. Tym razem już bardzo ekspercki sposób. Jak na razie nie czuję, żebym miał jakieś podrażnienia. Na pewno nie zdarzyło mi się zacięcie, więc myślę sobie, że przejście pod włos powinno być przejściem udanym. Wiecie, o czym myślałem? Myślałem sobie ostatnio o filmach, których nie obejrzałem. Taki trochę off topic przy okazji golenia. Mało mam czasu, rzadko bywam w kinie, więc na dobrą sprawę oglądać filmy. No niby mógłbym w domu, ale w domu też niestety sporo się dzieje. Ale ostatnio przy okazji Halloween, czyli naszego święta zmarłych, córka, moja 10-letnia starsza córka, poprosiła mnie o znalezienie filmu, takiego strasznego filmu, który moglibyśmy przy tej okazji obejrzeć. No i długo zastanawiałem się, co właściwie można obejrzeć z 10-letnią dziewczynką, bo współczesna kinematografia jest jednak bardzo dosadna, zwłaszcza jeśli chodzi o horrory i filmy tego rodzaju, tego gatunku. Pomyślałem o klasyce i obejrzeliśmy Frankensteina z roku 1931 i muszę wam powiedzieć, że Diabeł wcale nie taki straszny, a wręcz nawet śmieszny. Film niedługi, bo trwał tylko godzinę. No i nie bójcie się, córka po obejrzeniu tego filmu nie miała problemu z zaśnięciem. Natomiast muszę wam powiedzieć, że choćby na bazie tego filmu mam takie wrażenie, że dawna kinematografia skupiona była bardziej na scenariuszu, na postaciach, na historii, którą chciano opowiedzieć w tym filmie, w tym czy innym filmie. Natomiast współczesna kinematografia niestety pełna jest efektów specjalnych i tej wspomnianej przeze mnie dosadności, czyli krwi, przemocy. No, wybór całkiem fajny, a więc Halloween, jeżeli chodzi o film, zaliczony. No i cóż, pomyślałem, że podzielę się z wami tym faktem, jeżeli ktoś z was obejrzał jakieś fajne filmy na Halloween, które jakiś czas temu mieliśmy, no to podzielcie się tym proszę w komentarzach. Golenie to też taka świetna okazja do tego, żeby porozmawiać o różnych tematach codziennych i z życia wziętych. Dobrze, drugie przejście. Tym razem robimy pod włos. Zacznę od szyi. Wciąż słychać ten feedback. Na policzkach, jak widzicie, również idę pod włos. Jest to oczywiście kwestia takich indywidualnych preferencji, to znaczy to, co sprawdza się na mojej skórze, niekoniecznie musi sprawdzać się na waszej. W związku z powyższym moje rozwiązania techniczne, tak to nazwijmy, niekoniecznie muszą być tymi, które wy będziecie stosować. Najlepiej jest wybrać sobie taką metodę, która sprawdza się w waszym wypadku najlepiej, dobrać takie żyletki, które na waszej skórze powodują najmniej podrażnień, no i taką maszynkę, która te żyletki przyjmie i pozwoli im pracować bez jakichkolwiek zakłóceń. Włosy na szyi rosną często w różne strony. U mnie po tej stronie i po tej idą na boki. Gdzieś tam wkoło jabłka Adama czuję, że idą do góry. No, jest to generalnie dość pokręcona sytuacja, dlatego też trzeba sobie wybrać taki kąt golenia, żeby najefektywniej ten zarost z szyi usunąć. Misja szyja
Myślę, że powoli dobiega końca. Teraz czas na policzek. Tu na przykład z tej strony jest to moja lewa strona twarzy. Golę się zawsze pod pewnym kątem. Nie jest to tak stricte pod włos w pionie, dlatego że tu akurat te włosy mają tendencję do takiego właśnie wzrostu bocznego, jakkolwiek to brzmi. W każdym razie w ten sposób łatwiej mi je usunąć. Jeżeli znajdujecie jakieś rejony na swojej twarzy, które wymagają dogolenia, to oczywiście warto to zrobić, warto też przytrzymać skórę, może lekko ją naciągnąć. Ja dzisiaj mam troszkę utrudnione zadanie, ponieważ wciąż utrzymuję tą moją bródkę, więc muszę uważać, żeby zbyt dużo nie zgolić, bo wtedy będzie ona po prostu niesymetryczna. Ok, myślę, że jest dobrze. Powiem Wam tak, osobiście dawno już porzuciłem marzenia o takim klasycznym BBS, dlatego że mój zarost jest taki, że nawet goląc się w późnych godzinach wieczornych, kiedy wstaję rano, czuję już te włoski, które wychodzą na twarzy, także ten efekt takiego 6 p.m. shadow, czyli tego, przepraszam, 5 p.m. shadow, czyli tego takiego cienia o 5 po południu, no to ja już mam właściwie w połowie dnia. Do południa już to widać, więc no cóż, nie staram się za wszelką cenę osiągnąć czegoś, co być może nie jest możliwe w moim wypadku, nawet przy 3 przejściach, ale dzisiaj osiągnąłem efekt zadowalający tą oto łagodną maszynką Feather Popular. Dobrze, to teraz pozwólcie, że opłuczę twarz chłodną wodą i wracam do Was za chwilę. Ok, jestem. Tak wyczuwam, że potrzebna będzie jeszcze mała poprawka w okolicach jabłka Adama. Jest to spowodowane właśnie tym, że włosy na skórze mojej szyi no, rosną w różnych kierunkach. Czasami takie poprawki są konieczne. Teraz rzecz, której używam często, czyli Aun. Właściwie używam go zawsze po każdym goleniu, niezależnie od tego, czy mam podrażnienia, zacięcia, czy też nie. Pomaga zamknąć pory, pomaga radzić sobie właśnie z tymi negatywnymi skutkami golenia maszynkami na żyletki. To jest tak zwany, przepraszam, Aun Black u mnie Omega, firmy Omega. Pozwólcie więc, że umrzyję go na skórze. Nie czuję jakiegoś specjalnego szczypania, w związku z czym to golenie chyba najgorzej mi nie wyszło, choć łatwo nie było, bo jest to moje pierwsze golenie przed kamerą, więc no, oprócz stresu dochodzi również to, że muszę patrzeć zarówno w aparat, jak i w lustro. No, mam nadzieję, że z każdym kolejnym odcinkiem, jeżeli oczywiście będzie zainteresowanie z Waszej strony, będę się starał ten swój warsztat i swoją technikę poprawiać. Dobrze, czyli Aun jest już na twarzy, pozwolimy mu chwilkę podziałać, a po nim ten nasz aftershave, czyli Caffeinated Pacific Shaving Company. Dobrze, użyjmy troszkę teraz ręcznika, żeby wytrzeć wilgotną twarz. Aun najczęściej nakłada się, właściwie zawsze nakłada się na wilgotną twarz, bo wtedy łatwiej przesuwa się po naszej skórze i no, może zadziałać kojąco i pomóc nam poradzić sobie z podrażnieniami. Przepraszam Was, że tak się chwilowo zatrzymałem, ale spojrzałem na co tutaj dokładnie mamy napisane na opakowaniu tego aftershave'a i tak jak Wam powiedziałem, może być stosowane jako daily face lotion, czyli taki balsam do twarzy, do codziennego stosowania, codzienny taki balsam do twarzy. Teraz nie wiem, czy będzie to widać, staram się ustawić rękę tak, żebyście widzieli, ale to się raczej nie uda, natomiast pokażę Wam w ten sposób. Tyle właściwie wystarczy tego kremu, tego balsamu, rozsmarowujemy w rękach
i nakładamy na skórę naszej twarzy. Dzięki temu jest ona, tak jak powiedziałem, ładnie natłuszczona, nawilżona i ładnie pachnie. Ładnie pachnie. Troszkę przypomina zapachem taką lepszą pastę do zębów. Nie wiem, czy wszyscy z Was, na pewno niektórzy, nie są fanami tego zapachu. Mnie taki zapach odpowiada. Naprawdę bardzo fajne uczucie. No i też takie kojące. Rzeczywiście te właściwości takiego aftershave'a w tym kremie się znajdują. No i teraz cóż, czas na naszą vintage'ową Alpę 378. Czeski wyrób. Nie będę brał jej zbyt dużo. Dość oszczędnie, bo jak widzicie, nie mam jej zbyt wiele. I o tak. Piękny zapach. Nakładamy na twarz. Ślicznie pachnie. Naprawdę lubię ten zapach i lubię używać. O, co zresztą można zauważyć. Korzystam często. Jeśli chodzi o trwałość zapachu tej Alpy, powiedziałbym, że utrzymuje się przynajmniej na mojej skórze tak do 4 godzin. To jest ten taki intensywny zapach, który jeszcze możemy wtedy wyczuć. Później, no, przesuwając dłonią po twarzy, no, możemy gdzieś na palcach jeszcze wyczuć takie nuty tego charakterystycznego zapachu. Ale generalnie trwałość oceniłbym tak do 3-4 maksymalnie godzin. Choć to jest oczywiście indywidualna kwestia. Jeżeli macie takie wrażliwsze nosy niż mój, to być może jeszcze po przekroczeniu tych 4 godzin taką Alpę czuć będziecie. No i dobrze, czyli pierwsze golenie mamy z głowy, golenie bez zacięć, golenie bez podrażnień. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeżeli tak było, to proszę subskrybujcie, polubcie ten film, piszcie komentarze. Będzie mi niezwykle miło Was wszystkich poznać i do zobaczenia. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!